Koreański serial Squid Game jest pokazywany w 83 krajach na świecie. I wiecie co? W 82 jest na szczycie listy 10 najchętniej oglądanych filmów i seriali Netflixa. To jest gigantyczny sukces. Byłam ciekawa tego serialu, zarwałam noc, żeby go obejrzeć, więc specjalnie włożyłam czerwoną sukienkę, żeby odwracała uwagę od moich czerwonych oczu. No i dzisiaj opowiem Wam ciekawostki na jego temat. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście, spokojnie, tutaj nie będzie spoilerów. Specjalnie nagram ten vlog tak, żeby Was bardziej zaintrygować, zaciekawić, może zainteresować się tą fabułą. A reżyser tego serialu, wyobraźcie sobie, wpadł na jego pomysł ponad 10 lat temu. Był wtedy w takim dosyć ciężkim okresie życiowym. Przychodziły mu do głowy różne mroczne historie, czytał dużo komiksów. I wymyślił opowieść o dorosłych, którzy są w zasadzie na takim życiowym dnie i grając w gry dla dzieci, grają na śmierć i życie. Reżyser serialu, którego nazwiska wybaczcie, ale nawet nie śmiem spróbować wypowiedzieć, Hwang Dong-hyuk, stwierdził, że będzie to film. Taki był jego początkowy pomysł, ponieważ jest to reżyser filmowy, on z serialami wcześniej nie miał do czynienia. Ale ostatecznie jednak postawił na serial. Jednak, kiedy napisał ten scenariusz, to wyobraźcie sobie, że nikt tego serialu nie chciał wyprodukować. Uważano, że jest on zbyt brutalny. Jednak w ciągu 10 lat w serialach dużo się zmieniło. No i teraz już wszyscy uważają, że mieści się on w tych takich Netflixowych standardach. Bohaterowie serialu grają o gigantyczną kwotę pieniędzy, która w ich sytuacjach życiowych no, byłaby powiedzmy zbawieniem. I jest to, wyobraźcie sobie, 45,6 miliarda wonów koreańskiej waluty. No ale dobrze, ile to tak naprawdę jest na złotówki? Otóż okazuje się, że chyba wcale nie aż tak wiele, 151,5 miliona złotych. Wyobraźcie sobie, że były osoby, które zarzuciły reżyserowi, że dokonał on plagiatu. Plagiatu filmu, który został wyprodukowany w 2014 roku o japońskim tytule Kamasama no Yutori. Sami zobaczcie, no faktycznie można dopatrzeć się podobieństw przynajmniej w grach, w które grają uczestnicy obu tych produkcji. Ale reżyser, którego nazwiska nie śmiem wypowiedzieć, powiedział, że jego pomysł na serial powstał w 2008 roku, czyli 13 lat temu. A był produkowany w roku 2020. No właśnie, ta lalka jest bardzo charakterystyczna. Poznacie ją w pierwszym odcinku przy pierwszej grze, w jaką będą grali uczestnicy. Ale słuchajcie, wyobraźcie sobie, tutaj ciekawostka. Ta lalka wcale nie powstała na potrzeby serialu. Ona faktycznie istniała już dużo wcześniej, a okazuje się, że jest atrakcją zapraszającą do Muzeum Powozów Konnych, które znajduje się 3 godziny jazdy samochodem od Seulu. No to teraz coś o wielkiej wpadce Netflixa. Słuchajcie, w tym serialu zobaczycie w niektórych scenach taką sytuację, że ludzie podają sobie wizytówkę. Na tej wizytówce jest zapisany numer telefonu i co się okazuje? No tak, pewnie się już domyślacie. Ten numer istniał naprawdę. I należał do pewnej kobiety, która zdaje się prowadziła jakąś firmę budowlaną. W każdym razie wyobraźcie sobie, że ten jej telefon rozdzwonił się. Te połączenia były liczone w tysiącach. No i oczywiście co? No i oczywiście producenci zaproponowali odszkodowanie, swoją drogą niezła szczęściara. I wiecie co? Ona tego odszkodowania nie przyjęła, ponieważ podobno ofertę złożył jej jakiś niezwykle zamożny człowiek, który chce od niej ten numer odkupić. Jeszcze nie wiadomo, jak ta sytuacja się zakończy. W każdym razie Netflix zaliczył potężną wpadkę i na pewno ktoś na tym zarobi. To teraz o czymś, co bardzo przyciąga uwagę widzów tego serialu, mianowicie stroje jego bohaterów. Ci pracownicy tej instytucji, która zajmuje się prowadzeniem tej gry, mają takie stroje czerwone z czarnymi maskami, przypominające jakby mrówki. No i właśnie takie było założenie, żeby byli oni anonimowi, żeby wykonywali bezwiednie, bezmyślnie swoją pracę. No i takie jest wrażenie i to naprawdę powiem Wam, że powoduje takie dreszcze. Natomiast jeżeli chodzi o uczestników gry, to są oni ubrani w takie zielone dresy i białe trampki. Wyobraźcie sobie, że sprzedaż tego modelu Vansów
wzrosła od czasu premiery o 7800%. To jeszcze, jeżeli mielibyście pytanie o to, co będzie hitem tegorocznego Halloween. Otóż powiem Wam, jeżeli chodzi o stroje, to oczywiście będą to stroje żołnierzy ze Squid Games. I już można je kupić na Allegro za 129,99. Kochani, jestem ciekawa, czy Wy oglądaliście serial Squid Games i czy Wam podobał się również tak samo jak mnie. No, ja jak Wam mówiłam, zarwałam noc. Macie też czerwone oczy? Piszcie w komentarzach, jestem bardzo ich ciekawa. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał. Dajcie łapkę w górę. Właśnie, ja nigdy o tych łapkach nie mówię. Bardzo mi będzie miło, jeżeli dacie łapkę w górę. Pamiętajcie o dzwoneczku, oglądajcie moje poprzednie produkcje i do zobaczenia. Ale to było dobre. Jakie to... Fajnie ci wyszło! No.